Hejka kochani, dzisiaj taki jeden z pierwszych moich vlogów z dnia codziennego, bo muszę się Wam czymś pochwalić, podzielić bardziej może niż pochwalić. No i też jako moi widzowie należy Wam się parę informacji ze świata najnowszych, żebyście wiedzieli. Teraz jesteśmy nad oceanem, przy okazji Wam w takim miłym plenerze o tym powiem i się spieszyliśmy bardzo, żeby nam słoneczko nie zaszło, ale już jest tak troszeczkę pod wieczór, troszeczkę jeszcze zobaczycie coś. Więc tak, z takich pierwszych rzeczy, które chciałam Wam powiedzieć, to jest to, że słuchajcie, dzisiaj byłam u lekarza. No i jak niektórzy już wiecie, bo zawsze Wam odpisuję, kiedy mam termin porodu, był zaplanowany na 24 sierpnia. A teraz właśnie dzisiaj w szpitalu mi powiedzieli, że dziecko już jest na tyle duże, na tyle już gotowe i tak samo ja już jestem na to gotowa, że poród może być przyspieszony i może nasza córka pojawi się na świecie 16 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu. Tutaj jest tak, słuchajcie, że oni będą mi tak jakby pomagać w tym porodzie, czyli tak troszeczkę go wywoływać. Ja będę podłączona pod kroplówkę. Trzymajcie oczywiście za mnie kciuki, żeby się wszystko udało. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że będę bardziej zdenerwowana, że właśnie to już jest zaraz, ale chyba bardziej jest Marek zdenerwowany niż ja. Ja jakoś już chyba, słuchajcie, czekałam już na to i już po prostu chciałam, żeby to już nastąpiło, bo już jednak, wiecie, nogi mi puchną, ja się już też nie czuję tak komfortowo, po prostu już jest ciężko. I chyba już też tak strasznie się już nie mogę doczekać, kiedy tą swoją córę w końcu zobaczę, że już się chyba cieszę z tego, że właśnie to już będzie niedługo. Poza tym ja jestem taką osobą, która lubi mieć wszystko zaplanowane. I ja lubię na przykład wiedzieć, że na przykład jutro na przykład coś nagrywamy, albo nie powiem, bo są spontany, tak jak dzisiaj, żeśmy specjalnie, słuchajcie, przyjechali tutaj na plażę, więc to był całkowity spontan, w ogóle żeśmy tego nie planowali, bo ja się dzisiaj tego dowiedziałam. I tak to wiem, że o godzinie 8 rano mam przyjechać do szpitala, że zostanę podłączona pod kroplówkę, że będą wywoływane skurcze, ale może tak być też, słuchajcie, że bo właśnie moja cioteczna bratowa też miała taki właśnie poród i u niej mój brat się śmiał, właśnie cioteczny, że mówi: przekaż Markowi, że to będzie jego najdłuższy tydzień w życiu. Bo właśnie mój brat tak jeździł do szpitala, właśnie do mojej tej ciotecznej bratowej. I właśnie ona miała jednego dnia właśnie też wywoływany poród. Po czym kroplówka i lekarstwo nie podziałało. No i za dwa dni znowu to samo. I tak to się ciągle ciągnęło, aż w końcu moja chrzestnica, bo to jest moja też również chrzestnica, się urodziła. Więc oni to tak zaczynają właśnie dwa tygodnie wcześniej, przed terminem porodu. Tutaj akurat będzie tydzień wcześniej przed porodem, więc w sumie wszystko już jest dobrze. Zresztą ja też wyczytałam zaraz w książkach, bo się już zaczęłam denerwować, że może coś nie tak. Ale 38, jak się jest już w 38 tygodniu, a mi 38 tydzień mija w piątek ten, już można się spodziewać właśnie takich porodów, ogólnie skurczy, już może się zacząć coś dziać. Więc słuchajcie, trzymajcie kciuki za mnie. Mam nadzieję, że musi wszystko wyjść dobrze. Może być to 16, może być to później, ale chciałam dla Was po prostu nagrać taki film, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje. I przez jakiś czas, ja się postaram, bo jeszcze mam parę filmów dla Was, więc będziemy je regularnie wrzucać. Oczywiście też Marek będzie dla Was występował, bo on to bez problemu sobie ustawi wszystko. Nawet jak malutka będzie spała, czy ja będę z nią zajęta, prawda, to Marek sobie wtedy będzie ustawiał i sobie będzie nagrywał, a ma parę fajnych filmów dla Was, więc na pewno się coś będzie działo na moim kanale, bo też wiele z Was się pyta, czy będę dalej kręcić, kiedy urodzę
Dzidziusia. Ale słuchajcie, jeżeli dzidziuś mi na to pozwoli, moja córeczka, i po prostu będzie sobie lubiła spać, no to jak najbardziej, prawda, na ten początek musicie mi wybaczyć, no bo to jest oczywiste, że ja chcę z tym dzieckiem jak najwięcej czasu spędzić i Marek, ale będziemy się starać wrzucać dla Was filmy i na pewno jak Wiktoria będzie, bo tak będzie miała na imię, jeszcze ci, którzy się ciągle mnie pytają, to jak najbardziej, później jak będzie starsza, to jak najbardziej z nią. Mamy też takie plany, że będziemy jeździć z nią tu i tam, że na pewno będziemy dla Was coś nowego, fajnego nagrywać. No i ja już wiecie, będę mogła jakiś fajny strój dnia dla Was nakręcić. Mam też w planach, żeby właśnie zrobić dla Was taki film, jak właśnie dochodziłam, prawda, znaczy jak będę dochodzić po ciąży, do siebie, czyli po prostu jak będę się odżywiać, jak będę właśnie ćwiczyć. Ja Wam to wszystko pokażę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście piszcie mi w komentarzach, czy chcecie widzieć takie filmiki. I ogólnie, jeżeli chcecie coś wiedzieć właśnie takiego na temat właśnie po ciąży, jakieś takie informacje, no to też do mnie piszcie. Ja Wam z chęcią jakieś filmy takie ponagrywam. Piszcie, co sądzicie o mojej nowej fryzurze i zgadnijcie, kto mi ją zrobił. Dobra, słuchajcie, to wszystko, bo już u nas się ściemnia. Jeszcze troszeczkę Wam pokażemy oceanu. Do usłyszenia, buziaki, pa!